Ale jakby pani mogła cofnąć czas, to napisałaby pani inaczej tego tweeta? Sformułowałaby pani inaczej tę wypowiedź, może myśląc, jakie mogą być tego konsekwencje, czy jednak zrobiłaby pani to samo? Jestem osobą dosyć krytyczną, jeśli chodzi o Kościół, udział Kościoła w życiu publicznym, ale właśnie w kontekście polityki. Nie zaszkodziłoby, gdyby właśnie prawa strona no, tak mocno nie angażowała Kościoła do życia politycznego. Rozmawiajmy bez tabu. Marianna Schreiber. Cześć. Dzisiaj moim i waszym gościem jest osoba o dość ciętym języku, lecz nie dość sprecyzowanych poglądach. Jednych szokuje i wkurza, a drudzy ją podziwiają. Anna Derebienko, dzień dobry. Miło mi, dzień dobry. Pani Aniu, jak można panią określić? Malarka, dziennikarka, influencerka? Kim pani jest? Moja przyjaciółka śmieje się, że jestem influencerką polityczną, natomiast myślę, że precyzyjnie będzie komentator polityczny, bo obecnie rzeczywiście jest to zajęcie, które wykonuję. Natomiast z wykształcenia jestem tłumaczem języka angielskiego i niemieckiego. Tym się zajmowałam w przeszłości. Natomiast malarstwo to jest hobby. To ja nigdy nie określałam się jako malarka. To takie określenia pojawiły się w mediach, natomiast potem zarzucało mi środowisko właśnie artystów, że dlaczego ja się tak mianuję, ale to nie ja się tak mianuję, tylko tak zostałam nazwana. Natomiast rzeczywiście ja mam pewne takie inklinacje artystyczne i zdolności. Fotografuję też bardzo chętnie, nagrywam różnego rodzaju materiały wizualne, co widać właśnie między innymi na moim Instagramie. Wszystkie materiały w ogóle wizualne, które dotyczą mojej osoby, ja samodzielnie wytwarzam, więc rzeczywiście taki ten rys artystyczny też jest. Komentatorka spraw politycznych, o co chodzi? Co to znaczy? Ja już od ponad 2 lat współpracuję z programem Jedziemy, gdzie redaktorem naczelnym tego programu i gospodarzem tego programu jest Michał Rachoń. W Telewizji Polskiej. Tak, w TVP Info i dla tego programu od ponad 2 lat komentuję bieżące wydarzenia polityczne, zarówno te w kraju, jak i na świecie, bo to nam się mocno rozwinęło przy okazji wojny z Ukrainą. Komentowanie spraw politycznych, o co z tym chodzi? Komentuję bieżące wydarzenia w kraju i za granicą. A odnośnie komentowania spraw politycznych, prowadzi pani obficie dość swój profil na Twitterze. Zgadza się. Widzę, że tam się bardzo dużo dzieje. Dzieje się dużo i tak jak pani wspomniała, nie zawsze spotyka się to z przychylnymi komentarzami, ale do tego zdążyłam już przywyknąć. A to, co najbardziej zdziwiło opinię publiczną, widzów, internautów, to pani wpis na Twitterze odnośnie dzieci z in vitro. Ja tylko zacytuję. Napisała pani na Twitterze odnośnie dyskusji w Faktach po Faktach w TVN-ie, w której padło stwierdzenie, dzieci urodzone dzięki in vitro są kochane i wyczekiwane, a rodzice czasem przez lata starają się o ich poczęcie. Pani odpowiedziała tak, cytuję. Jak rozumiem, dzieci w domach dziecka to głównie dzieci z in vitro. Jakoś nie wyszedł tu komuś argument, ale to nie pierwszy raz. Z dziećmi z in vitro jest jak z psami z hodowli. Zamiast kupować te z hodowli, rozbudowywać hodowlę, należy skupić się na psach już urodzonych. Niedługo będą dzieci produkować na zamówienie według konkretnych parametrów. Zamiast blondynkę o niebieskich oczach, długich nogach, ponad przeciętnym IQ. Chorych do gazu. Co pani chciała przekazać? Bo to, co się wydarzyło po tym wpisie, to po prostu i fala hejtu, i oburzenia, i jakby cały internet wrzał, i wszystkie media. I nie ukrywam, że ja się sama zdenerwowałam. O co? Chciałabym wiedzieć, o co chodzi. Znaczy ja absolutnie nie miałam zamiaru nikogo obrazić, bo to oczywiście zostało wykorzystane w sposób taki, w jaki miało zostać wykorzystane, bo oczywiście każde jakieś potknięcie
łatwo przetworzyć na korzyść strony atakującej. Natomiast faktem jest, że ja od długiego czasu, kiedy pojawia się temat domów dziecka i w ogóle dzieci i adopcji, opowiadam się za tym, żeby jednak na tyle, na ile to jest możliwe, te pary, które nawet właśnie nie mogą dzieci mieć, mają jakieś problemy właśnie z poczęciem własnego dziecka, żeby jednak ułatwić jakąś procedurę adopcyjną i żeby te dzieci, które już są na świecie, mogły ten dom uzyskać. I taki i to porównanie psów z hodowli, z psami ze schronisk gdzieś, bo to do tego się sprowadzało. Wszyscy zresztą wiedzą, że ja bardzo mocno w sieci promuję właśnie adopcję zwierząt ze schronisk, głównie psów, ale też kotów. I tu jakby nie chodziło, tu chodziło tylko o pokazanie pewnej analogii, że tutaj tworzymy nowe życie wtedy, kiedy już jest życie, które płacze i czeka na dom, właśnie w domu dziecka. I, to był jakby wyraz też mojego w jakimś sensie oburzenia, że tak mocno idziemy w tę procedurę in vitro, gdzie o ile się nie mylę, ta procedura, ona nie likwiduje samego problemu, to znaczy jakby jeśli ktoś jest osobą bezpłodną czy niepłodną i jeśli tam są jakieś problemy, to nie jest leczenie, to znaczy tak przynajmniej o tym się mówi, a to internauci mnie też mocno wyratowali, ponieważ na stronach klinik, które zajmują się procedurą in vitro, pisze się o hodowli. W związku z czym samo sformułowanie hodowla nagle się okazało, że nie jest ono zupełnie oderwane od rzeczywistości i że moje użycie tego słowa nie było tutaj zupełnie nie na miejscu. Ale jakby Pani mogła cofnąć czas, to napisałaby Pani inaczej tego tweeta? Sformułowałaby Pani inaczej tę wypowiedź, może myśląc, jakie mogły być tego konsekwencje, czy jednak zrobiłaby Pani to samo? Myślę, że może błędem było to, że od razu nie złagodziłam tego tonu, to znaczy nie wprowadziłam tego wyjaśnienia, nie rozszerzyłam po prostu tej wypowiedzi, jaki jest sens tej wypowiedzi szeroki. I dlatego tak to zostało spłycone do porównania dzieci z in vitro do psów, bo to w efekcie tak naprawdę w nagłówkach pojawiało się, że komentatorka TVP Info porównała dzieci do psów, dzieci z in vitro do psów i to jakby wiadomo, że to się zawsze później, tak jak mówię, obraca przeciwko temu, który to powiedział, jeśli chce się oczywiście zrobić z tego afery i to rozkręcić, i to się rzeczywiście udało zrobić. Ja otrzymywałam bardzo niewybredne wiadomości i w formie takiej publicznie pisanej pod postami, ale również na skrzynkę prywatną i powiem, że to było aż przerażające w niektórych momentach, że aż ja rozumiem, że coś może kogoś oburzyć, ale ta wypowiedź w niej nie było. No nie wiem, ja na przykład tam nikogo nie wyzywałam, nie nazywałam jakimiś strasznymi epitetami, natomiast mi się to stało bardzo. Także na pewno należy ważyć słowa w mediach, to na pewno. Aktywiści społeczni z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych chcą pociągnąć Panią do odpowiedzialności karnej za Pani słowa, bo uznali, że Pani zachowanie to przejaw szczucia na dzieci z in vitro. Jak Pani na to reaguje? Ja już pamiętam, że od razu na początku napisałam takiego też tweeta, właśnie żeby się odnieść do tego i napisałam, że w jakimś sensie jest to żerowanie i na nazwisku i na wizerunku, dlatego że oni jakby się podpięli do tego, natomiast ja wiem od mojego prawnika, że w zasadzie oni nie mają podstaw do tego, żeby w ogóle w taki sposób zadziałać, ponieważ w jego rozumieniu ja nikogo rzeczywiście nie obraziłam i tutaj nie może być mowy w ogóle o paragrafie karnym i nie ma tutaj jakiejś grupy osób, które by występowały, natomiast niestety przy tej okazji dowiedziałam się też, jak działa troszeczkę ta organizacja, również od znajomych, którzy z różnych powodów byli przez tę organizację w cudzysłowie ścigani, więc mam do tego dosyć duży dystans, nie wiem czym to się skończy, ale wiem, że w razie czego jestem w dobrych rękach, jeśli chodzi o pomoc prawną.
Czy czuła Pani potrzebę przeproszenia za tą wypowiedź na Twitterze? Ja to zrobiłam od razu tego pierwszego dnia i właśnie to jest też ciekawe, że żadne z mediów tego nie wychwyciło, ponieważ ja wieczorem kilka godzin po tym, jak widziałam już, co się dzieje, napisałam, że moim celem i intencją nigdy nie było obrażenie nikogo i jeśli ktokolwiek poczuł się urażony moimi słowami, to za to przepraszam. I to przepraszam się tam pojawiło, wybrzmiało i jak najbardziej ja się pod tym do dzisiaj podpisuję. Jeśli kogoś rzeczywiście uraziłam, obraziłam, to jest mi z tego powodu przykro, ale żadne z mediów, które w tamtym czasie, wirtualne media na przykład, czy Onet, które podawały w tamtym czasie informacje na ten temat, no te informacje o tym, że te przeprosiny tam są, niestety nie podały. Także to też spowodowało, że to dalej szło i to przez kilka dni tak trwało, to trwało ponad tydzień w zasadzie, kiedy te wiadomości ciągle takie do mnie spływały. Odnośnie dzieci, ja rozumiem adopcję dzieci, ale też jest tak, że nie wszyscy jakby też tego akurat potrzebują i pragną. Są kobiety, które chcą przeżywać bycie w ciąży, poczęcie dziecka, narodziny dziecka i czy nie można im w takim razie dać prawa do tego wyboru? Znaczy absolutnie. Nie neguję pani tego. Nie, ja absolutnie metody jako takie ja nie neguję. Jedyne o czym też często piszę, ja uważam, że ona nie powinna być refundowana ze środków państwowych. No właśnie o to miałam pytać, czy jest pani za tym, żeby państwo bardziej pomagało odnośnie finansowania? Ja nie wiem, być może gdybym więcej miała kontaktu z takimi osobami, może gdybym odbyła szereg takich spotkań, może gdybym to środowisko lepiej znała, tych kobiet i tych mężczyzn, którzy się tą metodą o poczęcie dziecka starają, może rzeczywiście te argumenty by do mnie dotarły. Na tym etapie ja uważam, że jest tak dużo do dofinansowania na przykład dzieci chorujących, czy nie tylko dzieci zresztą, jest cały spektrum, ja na przykład sama choruję na chorobę autoimmunologiczną, więc wiem o czym mówię, jest masa chorób autoimmunologicznych na przykład, gdzie ludzie też przyjmują... Może pani opowiedzieć o tej chorobie autoimmunologicznej? No to jest choroba tkanki łącznej, jest bardzo rzadka choroba, w zasadzie nie wiem ile osób choruje w Polsce, najwięcej zachorowań jest akurat w Stanach Zjednoczonych, głównie chorują kobiety. Ja już od 16 roku życia choruję, a mam dzisiaj 41 lat, więc to jest naprawdę długo. I ja od zawsze brałam leki, jeździłam do szpitali na różne też terapie właśnie. Całe szczęście były to terapie takie, gdzie grant po prostu był przyznawany danemu szpitalowi, na przykład danemu oddziałowi i po prostu to było w ramach tego grantu na przykład podawane jakieś tam leczenie. Natomiast no, niestety nie jest to choroba, którą można wyleczyć, więc jakby ja rozumiem, jak cieszyli się rodzice, którzy... Można spowolnić, tak? Jej postępowanie. Można spowolnić, tak, ale jest to choroba o charakterze postępującym. Natomiast rozumiem, jaką radość sprawiło rodzicom ta informacja o tym, że właśnie dzieci chorujące na SMA, ten drogi lek, który, gdzie były te zbiórki, zrzutki organizowane, że będzie refundowany. A tam też jakieś ograniczenia są podobne. Są jakieś ograniczenia, no myślę, że ktoś to przemyślał, natomiast wiem, że tam mieli ludzie się też odwoływać, bo to chodziło o podanie leku do określonego miesiąca życia, pamiętam. Tam była takie ograniczenie. A czym to się objawia ta choroba? No moja choroba akurat, ona jest taka, że to jest zwężanie naczyń krwionośnych. Akurat u mnie dotyczyło to kończyn górnych, więc ja miałam często po prostu zimne dłonie, wręcz lodowate, sine. To jest po prostu taka choroba właśnie, która tak się objawia. No ale to niestety jakby ewoluuje później i potem pojawiają się na palcach obrzodzenia. No i potem nawet dochodzi do amputacji, stąd też jakby to, że ja mam ręce w jakimś sensie też zdeformowane, to jest wynik po prostu wieloletniej choroby i żeby tych też amputacji palców. Czyli tak naprawdę od wieku nastoletniego wiedziała pani, że panią to może czekać, tak? Tak, no nawet był problem taki, ponieważ ja studiowałam filologię angielską i w tamtym czasie pani profesor, która mnie leczyła, mówiła, że ja w ogóle nie mam co myśleć o zawodzie tłumacza, czyli takim, gdzie siedzę przy komputerze i tłumaczę. Mimo to ja pracowałam przez jakiś czas w tym zawodzie, nawet jeszcze później po wypadku, dlatego, że w tym się dobrze czułam właśnie w tłumaczeniach pisemnych, ale niestety zbyt duża ilość uderzeń w klawiaturę tymi opuszkami palców powoduje, że powstają mikrourazy i ja niestety nie mogę tego wykonywać w dużych ilościach. Ale jednak dalej pani utrzymuje część tej pracy jako tłumaczka. To znaczy się, czasami zdarza się, że otrzymuję jakieś zlecenia, natomiast ja musiałam się z tego w jakimś sensie też wycofać, dlatego że ja otrzymałam tak,
otrzymywałam tak dużo zleceń dla tej firmy, dla której pracowałam, byli zadowoleni po prostu z jakości mojej pracy, bo rzeczywiście no, to jest coś, co ja od lat robiłam, więc jestem w tym wyspecjalizowana, ale ilość zleceń no, była jakby za duża jak na to, co ja jestem w stanie przy tych chorych rękach po prostu danego dnia przerobić, a w tej pracy trzeba być po prostu szybkim i bardzo efektywnym i wydajnym. Jest pani osobą z niepełnosprawnościami. Ja tak naprawdę się dopiero dowiedziałam o tym, myślę, że nie tylko ja, ale i wiele osób po tym wpisie, tak, po tym głośnym wpisie, o którym wcześniej rozmawiałyśmy. Jak to się stało, jeżeli oczywiście chce pani powiedzieć o tym mnie i naszym widzom? Ja na wózku poruszam się od 8 lat w wyniku próby samobójczej, a konkretnie rzucenia się pod pociąg, no warto o tym wspomnieć. Ponieważ jest to wiadomość, o której, znaczy to nie jest informacja jakaś tajna. Ja w ciężkiej, głębokiej depresji no niestety powzięłam taką próbę samobójczą, czyli targnęłam się na własne życie i w wyniku tej próby samobójczej straciłam nogi. I od tej pory poruszam się na wózku, tak. Czyli to już jest 8 lat. Ale mimo tego, że na początku nie potrafiłam sobie w ogóle wyobrazić życia po tym zdarzeniu, okazało się, że jednak w czasie do wielu rzeczy człowiek jest w stanie się przyzwyczaić, też zaadaptować właśnie i myślę, że też to, że ja wcześniej miałam to doświadczenie choroby, czyli ja byłam już taką osobą zaprawioną w bojach, to myślę, że to no to pomogło po prostu generalnie. Leczyła się pani wtedy psychiatrycznie? Tak, ja już wtedy leczyłam się psychiatrycznie, więc... Przyjmowała pani leki? Tak, przyjmowałam leki. Przyjmowałam leki, ale tu też warto wspomnieć właśnie o tym, bo wiele osób sobie wyrzuca, że nie udało im się uratować kogoś. Ja zawsze to podkreślam, żeby ludzie nie myśleli, że właśnie nie uratowali, nie wiem, przyjaciela, znajomego, brata, siostry, matki, ojca. Po prostu to tak nie działa. To znaczy, żeby kogoś uratować, ta osoba musi wysłać jakiś sygnał, a osoby w ciężkiej, głębokiej depresji zaczynają milczeć i one z reguły nie sygnalizują otoczeniu takiego zamiaru. W moim przypadku to była kwestia dosłownie 2 dni, więc to nie było coś, co było planowane latami. W cudzysłowie, zresztą ja nie chorowałam latami, ja zachorowałam na depresję, która trwała raptem 5 roku, no ale niestety się przerodziła. A co było przyczyną tej depresji? Ja w tamtym czasie miałam dużo przejść takich i zawodowych, i właśnie tych związanych z tą chorobą, o której rozmawiałyśmy przed chwilą. Miałam 2 palce do amputacji, ja już byłam przerażona w ogóle tym faktem, bo to chodziło o lewą i prawą rękę, także przestałam już jeździć do pracy, byłam na zwolnieniu. No i względy osobiste, takie związane też właśnie ze sprawami damsko-męskimi, gdzie po prostu też się to wszystko nie ułożyło tak, jak sobie planowałam i gdzieś to wszystko razem po prostu już mnie tak podłamało, że... A bliscy panią wspierali? Tak, absolutnie. Ma pani rodzeństwo? Nie, ja jestem jedynaczką. I rzeczywiście rodzice robili co mogli. Natomiast ja byłam wtedy w takim związku z osobą, która też chorowała na depresję i mimo, że ten człowiek dokładnie znał temat depresji, wiedział, czym się objawia i wiedział też, że ja w tym czasie przyjmuję leki i choruję, to mimo tego, że ja 2 dni wcześniej, bo muszę to powiedzieć, bo mnie to strasznie męczy, 2 dni wcześniej, bo to dla innych po prostu, żeby byli tak czujni, 2 dni wcześniej powiedziałam jemu, że coś może mi się stać i że w razie, gdyby coś mi się stało, ja użyłam takiego sformułowania. On mówi, a co takiego mogłoby ci się stać? I to jest właśnie to straszne, że ja w sobotę mu o tym powiedziałam, a w poniedziałek poszłam i rzuciłam się pod pociąg i dlatego po prostu bardzo uczulam ludzi na to, żeby jednak słuchali tego, że jeśli ktoś jest w takim naprawdę złym stanie albo w ogóle jakiś zaczyna się dziwnie zachowywać, to żeby być czujnym, bo to czasami naprawdę to może być jeden wyraz po prostu, który gdzieś nam zapali taką czerwoną lampkę i żeby tego po prostu nie ignorować. A wracając jeszcze pani Aniu do polityki. Jakie właściwie są pani poglądy? Bo ja tak naprawdę śledziłam trochę pani media społecznościowe, pani wypowiedzi. I niby można powiedzieć, że w cudzysłowie atakuje pani opozycję, ale nie zawsze. Jest pani zapisem, ale nie zawsze. Więc tak konkretnie, jakby pani miała powiedzieć, to jakie są te poglądy? No, moim zadaniem jako komentatora w zasadzie nie jest takie jawne ujawnianie, komu ja sprzyjam bądź nie, ponieważ komentator powinien być względnie obiektywny. Ja rzeczywiście nie zawsze atakuję opozycję, to często lewica się o tym przekonuje akurat, bo wszędzie tam, gdzie widzę jakieś sensowne argumenty, to zawsze to wypunktowuję. I to tak samo dotyczy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Polska do 2050.
jakby tutaj nie ma znaczenia ugrupowanie. Wszędzie tam, gdzie usłyszę coś sensownego, to nigdy nie powiem, że ktoś mówi od rzeczy, kiedy mówi do rzeczy. Ja rzeczywiście mam poglądy bardziej konserwatywne na pewno, więc w jakimś sensie... Jest bliżej pani do PiS-u? Myślę, że tak. Myślę, że bliżej jest mi rzeczywiście do Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski i ogólnie Zjednoczonej Prawicy. Natomiast to nie wyklucza absolutnie rozmów z osobami o odmiennych poglądach i jakiegoś takiego zamykania się w bańce informacyjnej. Ja nie oglądam tylko TVP Info, oglądam również Polsat, Polsat News, TVN, TVN24, więc wszystkie te programy informacyjne i staram się po prostu tą wiedzę na temat bieżących wydarzeń czerpać z różnych źródeł, żeby widzieć, jakie są narracje, więc też mam jakiś pogląd na temat tego, jak my kształtujemy narrację w stacji, jak jest kształtowana w innych stacjach. To mnie też interesuje. Także... A za co dzisiaj byłaby pani w stanie na przykład skrytykować obóz Zjednoczonej Prawicy? Czy jest coś, co jest, no można powiedzieć, godne krytyki? Jest. Znaczy nawet mogę nawet o tym powiedzieć, bo to nie jest też tajemnicą. Ja jestem osobą dosyć krytyczną, jeśli chodzi o Kościół, udział Kościoła w życiu publicznym, ale właśnie w kontekście polityki. I akurat tutaj przychylam się do takiego jednak rozdzielenia spraw polityki i spraw kościelnych. Uważam, że nie byłoby żadnym błędem, gdyby religia była nauczana tak jak dawniej, kiedy ja chodziłam do szkoły i religia była nauczana w salkach katechetycznych przy kościele. Mieliśmy taką koleżankę, która na religię nie uczęszczała, a w tamtym czasie nie było etyki, także nie było takiego przedmiotu. Uważam też, że wywieszanie krzyży na przykład w miejscach publicznych to też niekoniecznie jest dobre z tego punktu widzenia, że jednak mamy wolność wyznania i jakby to nie jest tak, że w kraju żyją tylko i wyłącznie katolicy i myślę, że nie zaszkodziłoby, gdyby właśnie prawa strona no, tak mocno nie angażowała Kościoła do życia politycznego, bo jednak to głównie dotyczy jednak prawej strony i ja nie ukrywam, że poza tymi uroczystościami państwowymi, gdzie one mają też częściowo charakter kościelny, nie lubię tych momentów, kiedy po prostu jest tam za dużo tego wątku właśnie takiego z klerem i z udziałem właśnie różnych hierarchów. To nie jest ta droga, którą powinno pójść państwo, które jednak w jakiejś mierze powinno pozostać państwem. A jest pani wierząca? Jako osoba wierząca, jaki ma pani stosunek do aborcji? Z uwagi na to, że sama zetknęłam się ze śmiercią, hipokryzją z mojej strony byłoby, gdybym powiedziała, że popieram aborcję, czyli de facto zabijanie. I ja to piszę w mediach również i rzeczywiście jest mi zdecydowanie bliżej do tego ruchu, który promuje życie, a nie aborcję. I też ja mam problem głównie, jeśli chodzi o aborcję z tym, bo ja nie wykluczam, znaczy jakby nie to nie jest, że nie widzę tego problemu tych matek, które rzeczywiście mają chory płód i wiedzą już o tym, że to jest dziecko chore i one w jakimś sensie, wydaje mi się, jednak powinny mieć wpływ na to, czy one to dziecko będą chciały urodzić, czy nie, bo to one będą to dziecko. Czyli wolałaby pani powrócić do tego, co było przez blisko 30 lat? Do tego, ja myślę, że to nie byłby, to nie jest zły kierunek, dlatego że ja też to, co się stało w ogóle po ruszeniu właśnie tego kompromisu aborcyjnego, tak to było nazywane, to, co się stało właśnie z jakby to wzmożenie takie właśnie społeczne, nie tylko wśród kobiet, bo tam przecież w tych protestach uczestniczyli też mężczyźni, ale powiedzmy, że skupmy się na kobietach. Myślę, że tego by nie było, gdyby tam jednak pewna grupa nie stworzyła tego pisma, które później było analizowane, czyli nie zaczęto analizować tego. Tyle tylko, że trzeba też pamiętać o tym, że chodziło o to, żeby uratować jak najwięcej dzieci z zespołem Downa, bo tam był ten właśnie wątek się pojawił, że bardzo dużo płodów, o których było wiadomo, że te dzieci urodzą się z zespołem Downa i też one podlegały aborcji, więc to chodziło o ochronę tych dzieci. Natomiast zgodzę się na pewno z tym, że jeśli wiemy, że dziecko jest zdeformowane do tego stopnia, że nie będzie w stanie po urodzeniu przeżyć nawet jednego dnia i będzie umierało w męczarniach,
to jest absolutnie dla mnie też niewyobrażalne, żeby tak od takiej kobiety oczekiwać, że ona to dziecko urodzi i jeszcze będzie potem tę żałobę przeżywała. Czyli już całą ciążę w zasadzie wie, że nosi dziecko, które nie przeżyje. To absolutnie uważam, to jest skazywanie rzeczywiście kobiet na cierpienie i tutaj należałoby jednak słuchać opinii ekspertów, a nie po prostu kierować się tylko jakimiś względami moralnymi. To musi ekspert o tym decydować. Małżeństwa par jednopłciowych, Pani Aniu. Jak Pani się do tego odniesie? Myślę, że małżeństwa jednopłciowe byłyby sensownym rozwiązaniem, które by zamykało, że tak powiem, usta tym wszystkim, którzy uważają, że prawica jest absolutnie zamknięta na gdzieś na taki postęp, tak? Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby te małżeństwa mogły adoptować dzieci. Ostatnio było parę takich artykułów dotyczących, no niestety... Premierka Finlandii wychowana przez parę homoseksualną. No, akurat ona jest jedną z najbardziej sympatycznych, myślę, i takich fajnych kobiet w polityce międzynarodowej, ale myślę sobie o tym, że to, jeśli u nas udałoby się przeforsować małżeństwa jednopłciowe, to byłby już duży krok naprzód i adopcja dzieci jest problemem o tyle, że za dużo się zdarza takich sytuacji patologicznych. Oczywiście ktoś powie w rodzinach normalnych, gdzie jest mama, tata, też się takie sytuacje zdarzają. Nawet bardzo dużo. I takich sytuacji też jest sporo. No ale myślę, że nie oczekujmy za dużo. To znaczy, jeśli byśmy się skupili tylko na tym, żeby faktycznie spróbować wdrożyć takie rozwiązanie, czyli to, o co środowisko LGBT zabiega, czyli o te małżeństwo właśnie jednopłciowe, żeby można je było zawierać, to już byłby duży krok naprzód. Także może nie tak wszystko od razu, ale myślę, że małymi krokami, myślę, że społeczeństwo, a jakaś jego część na pewno jest na tyle otwarta, że byłaby w stanie to zaakceptować, ponieważ ja tutaj nie widzę wielkiego zagrożenia z samego małżeństwa par jednopłciowych. Natomiast co dalej, no to już jest, mówię, to już jest troszeczkę za daleko, bo na razie jest nawet problem z tą jedną wersją, więc jakby nie idźmy tak daleko. Myśli Pani, że PiS ma szansę wygrać wybory w 2023 roku? No ja akurat w takim momencie mnie Pani pyta, kiedy zakończyła się wczoraj ankieta, tam zagłosowało... No właśnie też chciałam o niej wspomnieć. Tak, 22 tysiące osób ponad zagłosowało. No wprawdzie ta różnica między Zjednoczoną Prawicą, bo ja w pierwszej kolumnie miałam wymienioną Prawo i Sprawiedliwość, było razem z Solidarną Polską, a na drugiej pozycji uplasowała się Koalicja Obywatelska, to no, jest to różnica zaledwie 7%, ponieważ PiS wygrał 47%, a Koalicja Obywatelska ma tam 40%. No ale widziałam, że politycy z Konfederacji byli bardzo zawiedzieni, że nie zostali uwzględnieni. Tak, to już któryś raz, kiedy nie są uwzględnieni w tej sądzie. Znaczy, powiem tak, ja rzeczywiście, jeśli chodzi o Konfederację, mam, to nie są mieszane uczucia. To znaczy moment, w którym tam pojawiło się bardzo dużo takich proputinowskich, prokremlowskich i prorosyjskich wypowiedzi w trakcie już agresji Rosji na Ukrainę, no w jakimś sensie plasuje te partie, w moim odczuciu, na marginesie partii, które mogłyby mieć wpływ na życie polityczne w Polsce, taki wpływ, ja mówię o takim znaczącym wpływie, to znaczy ja myślę, że część elektoratu Konfederacji również mogła się poczuć zawiedziona takim stanowiskiem między innymi szefa partii, także myślę, że tutaj, no nie bez powodu też pan Braun został pozbawiony immunitetu, więc jednak te wypowiedzi, które uderzają gdzieś w bezpieczeństwo państwa polskiego, a takie się pojawiały, no one nie mogą pozostawać bez no ale jednak reakcji. Dalej w takich zwykłych sondażach, tak, takich ogólnopolskich, mają około 7-6%. To jest bardzo dużo. To... Jak na partię mimo wszystko, niszowo, taką jak Pani ją ocenia, to jednak bardzo dużo ludzi głos na tę partię oddaje. To znaczy myślę, że sporo osób oddaje głos na tę partię także dlatego, że oni bardzo mocno poszli w kierunku takiego nastawiania, bo to też było widoczne, Polaków troszeczkę antyukraińsko, czyli przeciwko Ukraińcom, przeciwko uchodźcom, którzy do nas przyjechali, z tego względu, że
no, przedstawia się ich jednak jako osoby, które w jakimś sensie odbierają Polakom też dostęp do części świadczeń, bądź jakby, że te świadczenia mogą być docelowo mniejsze. To też chodziło i o szkoły, i o opiekę medyczną, miejsca pracy. Także myślę, że u tych Polaków, u których łatwo wzbudzić ten rodzaj emocji, czyli tego, że ktoś im zagraża, to myślę, że ta retoryka po prostu do nich przemawia i dlatego po prostu ten, tak jak pani powiedziała, się utrzymuje ten poziom poparcia na tych 6-7%. Natomiast dla tej części Polaków, która rozumie, czym jest wojna i jeszcze ma w rodzinie osoby, które wojnę, na przykład drugą wojnę światową przeżyły i wiedzą, co to znaczy tracić bliskich na wojnie, myślę, że, no, że tam już po prostu tego poparcia, taka partia nie... A odnośnie wojny w Ukrainie, jak pani skomentuje, czy to dobrze, czy to źle, że spłonął most krymski? Tutaj, no, tutaj się internauci śmiali, że to taki prezent dla Putina z okazji jego 70. urodzin. Nie wiem, na ile już są w ogóle potwierdzone informacje co do tego, czy to był sabotaż ukraiński, czy zrobili to sami Rosjanie po to, żeby... A jak pani myśli? Ja bym się jednak przychylała do tego, że to byli Ukraińcy, ale nie zdziwiłabym się również, gdyby się okazało, że zrobili to sami Rosjanie po to, żeby po prostu jeszcze gdzieś móc umotywować swoją agresję na ludność cywilną właśnie odwetem, ponieważ następnego dnia, czy nawet tej samej nocy zostało zbombardowane jedno z osiedli zamieszkałe przez cywilów, także są znowu ofiary wśród cywilów po stronie ukraińskiej, więc też nie byłabym tutaj zdziwiona, gdyby to były działania właśnie wojsk i służb rosyjskich. Pani Anno, widziałam w internecie swego czasu odnośnie Donalda Tuska, który publicznie nie złożył hołdu powstańcom warszawskim. Udostępniła pani jego wystąpienie z podłożonym głosem Adolfa Hitlera. Czemu? Pojawił się wtedy taki materiał i ten materiał się u mnie jako udostępniony, czyli retweetowany, pojawił na Twitterze. Ale kontekst był inny. To chodziło o wystąpienie Olafa Scholza, który miał właśnie wystąpienie, no, niesamowicie, jeśli chodzi o ton wypowiedzi, przypominające wypowiedzi Hitlera. Tak, zacytuję, napisała tak. Pani, czy Scholz zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ta konwencja przemówienia przypomina pewnego Austriaka, czy nikt mu na to uwagi nie zwrócił, jak ćwiczył przemowę. Ależ mu muszą źle życzyć doradcy i PR-owcy. Dodała pani, że za dużo Niemca w Niemcu, a Scholz powinien wiedzieć, że poza RFN będzie to działać jak płachta na byka. Bo faktem jest, że to wystąpienie naprawdę miało bardzo dużo cech podobnych do wystąpień Hitlera. Ja potem to jeszcze konsultowałam ze znajomymi w Niemczech i oni też tak to odebrali. I faktycznie mówią, że no, to jest taki rodzaj właśnie przemawiania do tłumu, który mimo tego, że akurat Hitler, no, jest postacią skrajnie niechlubną, wielu Niemców chyba jeszcze w jakiś sposób, no, nie chcę powiedzieć, że chwyta za serce, bo to jest za mocno, ale jednak w jakimś sensie do nich przemawia i chyba te osoby, które faktycznie kanclerzowi doradzają, najwyraźniej po prostu zaleciły mu taki ton, ponieważ on jako osobowość, i to też często mówię, jest bardzo mdły i myślę, że tu chodziło o taki mocniejszy przekaz, który, no, niestety w moim odczuciu na Polaków i też osoby, które ucierpiały w II wojnie światowej, bądź ich bliskich i wszystkie te narody, które II wojnę postrzegają jako jednak taką katastrofę światową, no to będą po prostu zawsze to źle kojarzyć. Natomiast, no, kto doradza kanclerzowi, nie wiem, natomiast kanclerz nie cieszy się popularnością i jak się posłucha niemieckich mediów, można, a robię to regularnie, naprawdę o wiele większą popularnością cieszy się obecnie Annalena Baerbock, czyli właśnie pani minister spraw zagranicznych, która niedawno gościła w Polsce i rozmawiała z ministrem Rauem, niż na przykład kanclerz. Jak pani sądzi, dlaczego Donald Tusk ma cały czas tą niemiecką łatkę? Dziadek z Wehrmachtu i inne takie. Myślę, że to jest głównie związane z tym, jak jest traktowany przez elity polityki niemieckiej, zwłaszcza te brukselskie. No, zresztą widzimy w wielu wypowiedziach tych polityków. No, taką najbardziej ostatnio często przytaczaną to jest ta wypowiedź
szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która no, żegnając go w momencie, kiedy odchodził z funkcji szefa EPP, mówiła: następnym razem, jak się spotkamy, to mam nadzieję, że będziesz już premierem w swoim kraju. Więc no, widać wyraźnie, że te związki z niemieckimi elitami politycznymi są dosyć silne. Wiadomo także o finansowaniu różnych projektów. Czy na przykład kampusu, tak? Czy... Kampus jest, to jest jawna informacja. Dwie niemieckie fundacje Kampus Polska finansują. Akurat Rafał Trzaskowski, wydaje mi się, że on się próbował troszeczkę zdystansować wobec polityki prowadzonej przez Donalda Tuska, mimo tego, że są przedstawicielami tego samego środowiska politycznego. Myślę, że wizja Rafała Trzaskowskiego, jeśli chodzi o politykę, jest troszeczkę inna niż wizja Donalda Tuska. I myślę, że między tymi panami rzeczywiście jest jakiś rodzaj napięcia i takiej rywalizacji, która być może docelowo tego lidera wyłoni, bo jakaś część środowiska politycznego związanego z Platformą i Koalicją Obywatelską, myślę, nie akceptuje takiego przywództwa Donalda Tuska, jakim ono jest teraz. Właśnie wiele osób też mówi i pisze na Twitterze, tak, i mówi na przykład mnie, wielu moich znajomych, że Platforma byłaby inaczej postrzegana, gdyby liderem Platformy nie był Donald Tusk. Gdyby to była inna osoba. Ja się zgadzam z tym, że gdyby Rafał Trzaskowski... A kto mógłby to być najlepszy według pani? W mojej ocenie Rafał Trzaskowski, gdyby prowadził Platformę Obywatelską. To kto miałby startować na prezydenta Warszawy? To jak nie Rafał Trzaskowski dalej? No, akurat pani Mariano, pani nie, powie... Nie myślę o sobie. Ale... Nie, no to nie jest przecież wykluczone. No, zawsze to świeża krew, to często w polityce wiele może zmienić. Natomiast nie, myślę, że Rafał Trzaskowski już po raz kolejny nawet nie będzie chciał zostać prezydentem Warszawy. Myślę, że ma znacznie wyżej ustawioną poprzeczkę, ale szczerze powiedziawszy, naprawdę uważam, że gdyby Rafał Trzaskowski był szefem, liderem Platformy Obywatelskiej, uzyskiwaliby o wiele lepsze wyniki w sondażach. Ja myślę, że oni o tym wiedzą i ja nie jestem też przekonana, czy na którymś etapie Rafał Trzaskowski tym liderem nie zostanie. Czy to nie jest troszeczkę tak, że na razie jest nim Donald Tusk, a na tym takim... Przed wyborami się zmieni. Na tym finiszu może dojść do jakiejś zmiany. Tak? To ostatnie pytanie. Co w takim razie na koniec powiedziałaby pani i widzom, i wszystkim Twitterowiczom, którzy zaciekle panią obserwują w tych mediach społecznościowych? No ja nadal zachęcam do tego, żeby obserwować moje konta zarówno na Twitterze, jak i na Instagramie, jak i na Facebooku. Na pewno będzie mi miło, jeśli będziecie oglądać nas Wjedziemy. I dziękuję serdecznie Mariannie za to, że zaprosiła mnie do programu i że miałam okazję powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, kim jestem i czym się zajmuję. A dla hejtujących co? A dla was, no cóż, ja zawsze wszystkim życzę zdrowia, dlatego że to jest najważniejsze. Natomiast ja mam świadomość, że wielu z was boryka się również z różnymi problemami, frustracjami. Nie wszystko potraficie przepracować i nie mam żalu do tych osób, które czasami po czasie mnie przepraszają, bo takie też się zdarzają. Także myślę, że jakoś jesteśmy w stanie w tej sieci razem funkcjonować, mimo tego, że nie zawsze będziemy się ze sobą zgadzać. Jeszcze odnośnie sieci i tygodnika Nie. To co by pani powiedziała osobie, która prowadzi w mediach społecznościowych konto tygodnika Nie? No, tygodnik Nie, akurat tak się składa, że mnie obserwuje już od dosyć długiego czasu i nawet kiedyś też no, zdarzyło im się na mój temat coś napisać, natomiast ja nie wiem, ja nie żyję w jakimś takim dużym konflikcie z tygodnikiem Nie i nie wiem, nie boję się tych osób, także ja myślę, że tutaj nie mam żadnych rad, to znaczy jeśli oni uważają, że ten rodzaj przekazu trafia do ich odbiorcy, to i tak będą prowadzić tę narrację w ten sposób. Natomiast na pewno dobrze by było troszeczkę spasować z agresją, więc wszędzie tam, gdzie możemy... A o śmierci Jerzego Urbana i o tym, że został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. To znaczy wiem, że miał być pochowany na Powązkach, dlatego że tam znajduje się grób rodzinny, ale nie miał to charakteru, ten pogrzeb nie miał charakteru, nie miał mieć charakteru ani właśnie państwowego, ani tam żadnych dodatkowych elementów takich, które by w jakiś sposób czciły
tę osobę, więc no, jakby za to, że ma tam grób rodzinny, to ten człowiek nic nie może, więc uważam, że tutaj jakby może to zamieszanie troszeczkę niepotrzebnie, no bo to jakby już na to, gdzie zostanie pochowany, myślę, że osoby z zewnątrz większego wpływu mieć nie powinny. A że o zmarłych się źle nie mówi, to na tym temacie skończę. Dziękuję Pani, że tutaj ze mną rozmawiała, że mogłam się dowiedzieć wielu rzeczy, o których wcześniej sama nie miałam pojęcia i że nasi widzowie też mogli się dowiedzieć i życzę powodzenia w dalszej działalności tak naprawdę, oby czasami bardziej wyważonych słowach i za głosem serca. Czy Pani będzie startowała, to się pewnie dowiemy później, gdzie i skąd, a jak nie, to też się dowiemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Marianna Schreiber.